Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję karty graficznej od Zafire, tego tutaj potworka. To jest Radeon R9 290, ta wersja bez X-a, ale podkręcona i z niereferencyjnym chłodzeniem 3X. Zapraszam. Moi drodzy, no i słówko na temat samej karty graficznej. Zacznę może od podstawy, czyli od parametrów technicznych. Ta jednostka taktowana jest zegarem równo 1000 MHz, a pamięci fizycznie 1300 MHz. Mamy do czynienia z Radeonem, więc tego typu boost w zasadzie nie ma. Co do pamięci, na pokładzie jest jej 4 GB. Pamięci są taktowane fizycznie 1300 MHz, to już mówiłem. Jeżeli chcecie je znać traktowanie efektywne, pomnóżcie tą wartość po prostu razy 4. Trzyma pamięci 512-bitowa, a przepustowość ponad 332 GB na sekundę. Jeżeli chodzi tutaj o ilość jednostek cieniujących, mamy ich 2560. Karta oczywiście wykonana w procesie 28 nanometrów. Moi drodzy, co do samego układu chłodzenia. Układ chłodzenia Trix tutaj od Zafire, czyli 3X, ma 3 wentylatory, 2 radiatory wspierane dodatkowo rurkami cieplnymi. Obudowa chłodzenia 3X wykonana jest z aluminium. Dodatkowo oczywiście to, co też sama nazwa wskazuje, mam tutaj 3 wentylatory, wszystkie niskoprofilowe, czarne łopatki i to one pomagają w odprowadzeniu ciepła z tych dwóch radiatorów. Zastosowane tutaj ciepłowody, poza tym jednym centralnym, to rurki 6 mm. Sama karta 290 już jest konstrukcją stosunkowo dużą, natomiast tutaj mamy jeszcze ją dodatkowo przedłużoną przez układ chłodzenia. Także całość ma ponad 30 cm. Co do miejsca w naszej obudowie, zwróćcie uwagę, że ona schodzi niżej niż drugi slot, także musimy mieć tutaj minimum 3 sloty dla tej karty zarezerwowane. Dobrze je zostawić w tym momencie, ten czwarty też jeszcze dodatkowo wolny, żeby tutaj ułatwić przepływ powietrza. Co do zasilania, moi drodzy, tutaj producent zaleca zasilacz A750W, natomiast jak zobaczycie, jest to faktycznie taka wartość, która tutaj będzie optymalna dla tego układu graficznego, ponieważ sama karta podczas obciążania pobiera ponad 420 W z gniazdka. PCB karty lakierowane jest na czarno, niestety jest to czarny błyszczący. Do wyposażenia w złącza to w zasadzie karta graficzna od Zafire niczym nie różni się od referenta. Mam tutaj dwa razy DVI, pełnowymiarowy port HDMI oraz pełnowymiarowy DisplayPort. Pozostała część LEDzia zajęta jest przez otwory, które ułatwiają wyprowadzenie ciepła na zewnątrz, poza obudowę. Aluminiowa płytka pod radiatorem odprowadza tutaj ciepło zarówno z pamięci, jak i również z sekcji zasilania. Dodatkowo zobaczcie, że ona przebiega przez całą długość karty i stanowi jednocześnie jej usztywnienie. Na samym PCB nie ma mostka, który umożliwiałby łączenie tej karty z drugą w konfiguracji Crossfire, ponieważ w nowszej technologii AMD rozwiązało to inaczej. Komunikacja odbywa się przez szynę PCI Express, a nie przez mostek, który byłby gdzieś tutaj w tym miejscu. Natomiast mamy na PCB, podobnie jak w przypadku konstrukcji referencyjnej, przełącznik switch Dual BIOS, także możemy bez problemu tą kartę sobie podkręcać, próbować ją modować nawet do 290X, a jak coś nie wyjdzie, po to mamy Dual BIOS. Moi drodzy, no i nasza karta graficzna i platforma tym samym są na razie nieobciążane. Na początek rzućmy okiem na wattomierz. Pobór prądu z gniazdka to około 90 W. Ja się teraz wyciszę, wszystkie wentylatory w obudowie powyłączane i posłuchajmy, jak głośna jest konstrukcja Zafire dla zestawu nieobciążanego. decybela to była ta wartość najniższa, natomiast są niewielkie wahania dla karty. Zanim sprawdzimy sobie temperatury karty, sprawdźmy jeszcze temperaturę otoczenia. 24,2 stopnia Celsjusza, czyli dzisiaj trochę cieplej niż ostatnio, a temperatura karty to w takim układzie tylko 37 stopni Celsjusza, to jest temperatura minimalna i temperatura aktualna. Przy prędkości obrotowej wentylatorów na poziomie 20%. Bierzemy się więc teraz za obciążenie samej karty. Tradycyjnie posłuży nam do tego program FureMark. Karta już tutaj będzie obciążana, także jak widzicie, jej użycie wszystko ładnie idzie w górę. Ja do Was wracam za jakieś kilkanaście minut, aż karta uzyska stabilne temperatury.
Ta karta graficzna już jest tutaj od dłuższego czasu obciążana, temperatury się ustabilizowały i od tego właśnie zaczniemy. Temperatura karty graficznej przy temperaturze odczuwania ciut ponad 24 stopni to 77 stopni aktualna. Maksymalnie ona dochodzi, tak jak w tym momencie, w tym piku, do 78 stopni. Przy prędkości obrotowej rzędu 45%, co odpowiada ponad, ciut ponad 2200 obrotom na minutę. Pobór prądu, ale słuchajcie, przy obciążonej tylko samej karcie, to ponad 420 W, czyli no, całkiem sporo. Ja się teraz wyciszę i posłuchajmy, jak głośny jest układ chłodzenia Trójex od Zafair na, pamiętajcie, podkręconym Radonie R9290. Decybela to jest ta wartość najniższa. I zostaje nam jeszcze pobór prądu, ale przy obciążanej całej platformie testowej. Ja tu zasłonię, bo chyba nic nie widać. Zobaczcie, to jest ponad 568 W, a zobaczmy pobór maksymalny. 578 W z gniazdka. Drodzy, słuchajcie, i rozpoczynamy sobie testy z gier. Także zobaczcie sobie tutaj opcje grafiki. Cały czas oczywiście bez zmian, czyli Ultra, Full HD 1920x1080 i lecimy sobie z gridem oczywiście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądała ilość generowanych klatek na sekundę i czy gra będzie płynna, czy nie. Widzicie je oczywiście w lewym górnym narożniku. Ok. Trzeba postarać się jakoś zbytnio auta nie uszkodzić. Wow. Aj, trochę ja pokereszowałem. Jak widzicie, oczywiście gra w pełni płynna, tylko sobie auto trochę uszkodziłem, nie znosi. Zobaczymy, jak to będzie dalej i zapraszam Was na kolejne gry. Kolejna gra, słuchajcie, z jaką przyjdzie się zmierzyć R9290X, to oczywiście Battlefield 4, rozgrywka wieloosobowa. Dołączyliśmy do serwera prawie pełen, jeszcze tylko szybki rzut oka na ustawienia. Jak widzicie, ultra. Tak więc jedziemy sobie, jedziemy. Tam mam jakiś czołg wroga. O, może tam sobie podjedziemy. Zobaczymy, co się uda. Okay, czołg tamten jest zniszczony.
testy przeprowadzone, wyniki już na wykresach i moi drodzy, czas na kilka słów podsumowania. Zacznę przede wszystkim od oczekiwań, jakie miałem względem tej karty. Przede wszystkim głośność pracy. Z uwagi na fakt, że mam tutaj zainstalowane chłodzenie już niereferencyjne, ja liczyłem, że temperatury będą niższe i przy lepszej kulturze pracy. Ta wersja karty to również wersja podkręcona, dlatego warto zwrócić uwagę na fakt, że oczekujemy również wyższej wydajności. Czy takie jak 290X? No raczej nie, bo wtedy w zasadzie nie miałoby sensu istnienie tych kart. Natomiast jak wiecie pewnie, 290 można w niektóre karty odblokować do 290X, także w zasadzie niemalże to są te same konstrukcje. Ta wersja podkręcona, jak wypada w testach? Moi drodzy, w tej chwili jest to trzecia karta w naszym zestawieniu. Jeżeli chodzi o wydajność, bez problemu podoła każdej grze i to na najwyższych ustawieniach szczegółowości grafiki i ta gra w zdecydowanej większości przypadków będzie nie tylko komfortowa, ale także w pełni płynna, bez jakichś większych lagów, bez większych przyczyn. Oczywiście nie licząc niektórych momentów, gdzie to właśnie procesor będzie tutaj obniżał nam wydajność całej platformy i tutaj mocna karta nic na to niestety nie poradzi. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie gry jak Battlefield 4, Battlefield 3, to w tym momencie oczywiście ta karta plasuje się cały czas w ścisłej czołówce. W takich grach jak Far Cry w tym momencie ta gra jest jeszcze wyżej, bo wyprzedza również konstrukcję NVIDIA i ma tylko jednego mocniejszego rywala. I przechodzimy do sedna tej konstrukcji i do porównania też z Zafire, ale wersją referencyjną. Moi drodzy, ta karta jest od wcześniej testowanej konstrukcji referencyjnej cichsza i to zdecydowanie, jest chłodniejsza i to zdecydowanie, przy tym jest wydajniejsza, ale niestety, co się wiąże wraz ze wzrostem taktowań, to ta konstrukcja również pobiera więcej prądu. I tym samym niestety, ale to właśnie pobór prądu jest największym minusem tej karty. Moi drodzy, czy ta konstrukcja jest warta polecenia? Tak, to jest z pewnością karta dla graczy, to jest z pewnością karta dla wymagających graczy. Jej wykonanie tutaj w zasadzie nie pozostawia nic do życzenia, jeżeli chodzi o budowę chłodzenia. Mam tutaj połączenie aluminium wraz z tworzywem dobrej jakości. Wygląd to jest kwestia gustu. Mamy 3 wentylatory, 2 radiatory połączone rurkami cieplnymi, które odprowadzają ciepło nie tylko z rdzenia samej karty graficznej, ale także z pamięci i także z sekcji zasilania. Ilość złączy jest tutaj standardowa jak dla 290. Wydaje mi się, że w zupełności wystarczająca. I cóż, słuchajcie, zapraszam Was do recenzji tekstowej. Tam znajdziecie oczywiście wszystkie wykresy, porównanie tej konstrukcji z innymi, jak wypada zarówno wydajnościowo, jak i pod względem poboru prądu, głośności pracy i również temperatur. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam i do zobaczenia w następnych filmach.